Witajcie na kanale Inżynieromania. Ja nazywam się Damian i zapraszam na moje stanowisko. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat jak prawidłowo przygotować program funkcjonalno-użytkowy. Co do zasady, przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego przez zamawiającego jest kluczowym elementem przy późniejszym o pisaniu przedmiotu zamówienia, postępowaniu przetargowym, formule: Zaprojektuj i wybuduj. Należy pamiętać, że przy sporządzaniu takiego dokumentu, zamawiającego przede wszystkim obowiązują postanowienia rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy programu funkcjonalno-użytkowego. Pozwolę sobie zacytować paragraf 15 wspomnianego rozporządzenia, ponieważ w tej treści paragrafu jest opisane do czego ma służyć PFU. Program funkcjonalno-użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Dlaczego podkreślam wykonania prac projektowych? Ponieważ PFU to nie jest dokumentacja projektowa. PFU to są założenia do dokumentacji projektowej, na podstawie której wykonawca wykona roboty budowlane. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tylko moje stanowisko, że PFU powinno zawierać tylko i wyłącznie wytyczne albo ogólne zapisy. Tą materię reguluje wspomniane przeze mnie wcześniej rozporządzenie. A dokładniej mówiąc, w paragrafie 18.1, 18.2 jest bardzo precyzyjnie opisane, co powinno znaleźć się w programie funkcjonalno-użytkowym. I znowu sięgając do rozporządzenia, dowiadujemy się, że część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje opis ogólny przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego. W stosunku do przedmiotu zamówienia. No i teraz można by było sobie zadać pytanie, co to jest opis ogólny przedmiotu zamówienia? No i po raz kolejny należy przeczytać ze zrozumieniem paragraf 18 ustęp 2, gdzie dowiadujemy się, że opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, jak również szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, ale w jaki sposób wyrażone? Wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, we wskaźnikach. Zapewne zastanawiacie się, Dlaczego w ogóle poruszam ten temat dzisiaj? No przecież wszystko jest w rozporządzeniu jasno i precyzyjnie opisane. Więc po co w ogóle poruszać ten temat? Niestety rozporządzenie jedno, a rzeczywistość drugie. Jak mają się postanowienia rozporządzenia do działań zamawiającego? Powiem Wam szczerze, nijak. Niestety trzeba to stwierdzić, ale większość PFU. Znajdująca się w obrocie publicznym jest wykonana z rażącym naruszeniem postanowień rozporządzenia, o którym wcześniej mówiłem. Bo zamawiający nie może zrozumieć, że program funkcjonalno-użytkowy służy jedynie do opisu ogólnego zakresu przedmiotu zamówienia, jaki zamawiający oczekuje, żeby wykonawca zaprojektował i wybudował. No bo przecież to jest formuła projektuj i wybuduj. Nie może być tak, że zamawiający będzie wymagał od wykonawcy zaprojektowanie na sztywno, na sztywno gotowych już rozwiązań zawartych w PFU, bo tak też się zdarza. I żeby nie być gołosłownym, ostatnio w postępowaniu na zamówienie publiczne zamawiający do PFU dołączył szczegółową dokumentację projektową. Wszystko było rozrysowane razem z wizualizacjami całego obiektu. Obiekty kubaturowe, część infrastrukturalna, wszystko było rozrysowane. Wymagania opisane tak jak dokumentacja projektowa. Zapisy takiego PF-u na przykład nie dopuszczały zmian bryły obiektu kubaturowego zaprojektowanego w koncepcji dołączonej do PF. u no, jak mogą zapisy PFU uniemożliwiać zmianę bryły? No, ludzie moi kochani, gdzie my jesteśmy? Bo, jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć prostych, prostych postanowień rozporządzenia, to pytam się, jak takie osoby nazwać, które reprezentują organ publiczny, w imieniu którego są procedowane zamówienia publiczne? I żeby była jasność, bo są przypadki, gdzie do PFU dołączane są koncepcje bardzo szczegółowe, ale w treści PFU zazwyczaj jest wprost opisane, że to jest tylko podglądowa koncepcja. I wykonawca, projektując dany obiekt budowlany, może zastosować tak zwaną optymalizację rozwiązań projektowych. Żeby to dobrze wybrzmiało. Zamawiający jest uprawniony tylko i wyłącznie do ogólnego opisu przedmiotu zamówienia, wskazania parametrów, jaki ten obiekt ma spełniać. Parametrów, nie rozwiązań, a wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania dokumentacji projektowej w oparciu o przede wszystkim warunki techniczne, jakie go obowiązują, a nie brać z PFU gotowe rozwiązanie, np. przykład warstw konstrukcyjnych. Bo szanowny autor. PFU już zaprojektował cały pakiet konstrukcyjny. Wszystkie warstwy asfaltowe, wzmocnienie gruntu, szyściuteńko zaprojektował. I wykonawca, co ma zrobić? Przepisać te rozwiązania i budować. No naprawdę trzeba być, nie powiem już kim, o tu proponuję. Naprawdę. Bo takimi postępowaniami zamawiający dewastują cały porządek prawny. I techniczny, jaki dotychczas udało się wypracować. Bo jak inaczej to można nazwać, jeżeli ktoś nie szanuje postanowień rozporządzenia? Ja dzisiaj nie będę apelował do zamawiających jak poprzednio. Nie róbcie tak, nie róbcie tak. Nie niszczcie litery prawa was wszystkich, wyprostują wykonawcy. Bo doświadczony wykonawca, mając dobry dział prawny, to takie PFU. W trakcie postępowania, a nawet później w dalszej jego realizacji, to wiecie, co zrobi? Oto zrobi. Pyk? Nie ma. Nie ma, niestety. I co najsmutniejsze w tym wszystkim, będzie miał rację. Dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie. Może było dzisiaj troszeczkę zbyt nerwowo, może użyłem zbyt ostrych słów, ale uważam, że czasami należy powiedzieć to, czego inni nie mówią. To było moje. Stanowisko.